Iga Świątek. Po zakończeniu turnieju, wygrana finals w Riyadzie szybko przeniosła się do Malagi, gdzie poprowadzi reprezentację Polski w zmaganiach byli Jean King Cup. Polki w pierwszej rundzie zmierzą się z Hiszpanią, a spotkanie to budzi spore emocje kibice z niecierpliwością wyczekują pojedynku świątek z Paulą Badosą. Hiszpanka na pewno będzie chciała zrewanżować się za przegraną z Polką podczas wygrana finals w 2021 roku. Ale deklaracja świątek z poniedziałkowej konferencji prasowej mogła ją zaskoczyć. Choć na początku sezonu udział świątek w rozgrywkach byli Jean King Cup był niepewny, raszynianka ostatecznie zdecydowała się wesprzeć polską drużynę. Decyzja ta z pewnością ucieszyła fanów tenisa i wzmocniła drużynę biało-czerwonych. Niestety rozgrywki odbywają się w trudnych okolicznościach Hiszpania, zmaga się z poważnymi problemami pogodowymi. Prognozy na najbliższe dni przewidują intensywne opady deszczu i burze w regionie Malagi, co może wpłynąć na bezpieczeństwo uczestniczek turnieju. Państwowa Agencja Meteorologiczna ogłosiła pomarańczowy alarm dla Malagi, wskazując, że przewidywane warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie. W środę, kiedy Polki zmierzą się z Hiszpanią, prognozy przewidują silne deszcze. A według danych opady mogą wynieść aż 180 litrów na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin. Iga Świątek podczas konferencji prasowej w Maladze wypowiedziała się z uznaniem o swojej najbliższej rywalce, Paulinie Badosie, co wzbudziło pewne zaskoczenie wśród dziennikarzy i kibiców. Obie zawodniczki stanął naprzeciwko siebie już na początku rozgrywek, byli Jean King Cup a polscy i hiszpańscy kibice zacierają ręce, spodziewając się emocjonującego pojedynku. Świątek przyznała, że jest pod wrażeniem powrotu i do formy po kłopotach zdrowotnych, które nękały ją przez ostatnie sezony. Hiszpanka, mimo wcześniejszych problemów, miała solidny rok dotarła do półfinałów w China Open i Cincinnati, a w Waszyngtonie triumfowała, pokazując że nadal jest groźna na korcie i potrafi odnosić zwycięstwa nad wymagającymi przeciwniczkami. Paula ma umiejętności i motywację, żeby wrócić na szczyt, powiedziała Świątek. Śledziłam to, jak przebiegał jej sezon i obawiałam się, czy da radę znów rywalizować na wysokim poziomie. Kontuzje skutecznie jej to uniemożliwiały. Dla Świątek nadchodzący mecz będzie okazją, aby utrzymać dobrą passę w starciach z Badosą. Ostatni raz obie zawodniczki zmierzyły się podczas wygrana finals w 2021 roku, gdzie Iga wygrała 7, 5, 6, 4, pokonując Hiszpankę i odbierając jej szansę na zakończenie fazy grupowej z kompletem zwycięstw. Teraz, po udanym sezonie, Badosa z pewnością liczy na rewanż. Iga Świątek podczas przygotowań do nadchodzących rozgrywek byli Jean King Cup nie kryła uznania dla Pauli Badouzi i jej powrotu na kort po trudnych sezonach z problemami zdrowotnymi. Szczerze mówiąc, to bardzo się cieszę, widząc ją na korcie i biorącą udział w kolejnych turniejach, jak US Open. To niesamowicie miła osoba i czuję, że naprawdę walczy o to, żeby wrócić na dobre. Przyznała Polka, która jednocześnie z humorem dodała, że w najbliższym meczu ma nadzieję na lepszy wynik dla siebie. Mecz z Hiszpanią, z którym Polki zmierzą się w jedna ósma finału, zapowiada się jako emocjonujące starcie. Wynik tej rywalizacji rozstrzygnie się w dwóch singlach i jednym meczu deblowym. W przypadku zwycięstwa, reprezentacja Polski, z igą świątek na czele, awansuje do ćwierć finału, gdzie czekać będzie drużyna Czech która otrzymała wolny los w pierwszej fazie turnieju. Świątek i jej zespół będą starały się osiągnąć jak najlepszy wynik, mając wsparcie kibiców, którzy śledzą ich rywalizację na arenie międzynarodowej.